Dzień dobry, witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Znajdziecie mnie również na Instagramie, gdzie od przeszło 3 lat prowadzę konto i w związku z tym, że pojawia się bardzo dużo pytań, jak w sezonie wygląda mój ogród, to odsyłam Was właśnie na moje konto na Instagramie, a link znajdziecie w opisie tego wideo. Słuchajcie, dzisiaj jest idealna pogoda do tego, żeby przeprowadzić takie pierwsze prace pielęgnacyjne na trawniku. Ja już mój trawnik skosiłam, przygotowałam go wczoraj pod wertykulację, areację, nawożenie i dosiewkę nowej trawy. No i dziś Wam troszeczkę o tym opowiem. Ja zaraz wyskakuję z tych ubrań, żeby nie było, że będę tak robić. A Was zapraszam na bardzo krótkie wideo o pielęgnacji trawnika. Podstawowe zabiegi, jakie wykonuję na przedwiosnę lub wczesną wiosną na trawniku, to jest wertykulacja, areacja, dosiewka trawy, nawożenie. I słuchajcie, ja tutaj mam elektryczny wertykulator, ale on na moje potrzeby jak najbardziej jest ok, spełnia swoje zadanie. To są noże wertykulatora, które nacinają całą darń. Oczywiście już się usmarowałam. Nacinają całą darń i najlepiej to wertykulację przeprowadzić wzdłuż i wszerz, czyli krzyżowo. Po wertykulacji robię areację. Tak wyglądają właśnie te igiełki, które nakłuwają całą darń, ale to jest po wertykulacji i robią takie otwory na głębokość około 3 cm. Po areacji można sobie jeszcze rozsypać piach. Ten piach rozsypujemy w momencie, gdy nasz trawnik jest założony na takiej ciężkiej, gliniastej, nieprzepuszczalnej wodzie glebę. Wtedy robiąc tą areację, nakłuwając tą ziemię, robimy otwory od 3 do 10 cm i w te szczeliny wsypujemy piasek. Ten piasek nam rozluźnia glebę na powietrze i powoduje to, że więcej powietrza dostaje się do gleby. Słuchajcie, ja jeszcze zdradzę Wam jeden patent, który ja używam i są to stuptuty. Jak widzieliście, ja cały czas pracowałam przy moim trawniku stuptutach. Rewelacyjnie się sprawdzają w momencie, gdy wertykulujemy. Ja robię to z koszem, więc nie ma tego odrzutu tak mocnego tej ziemi, ale zawsze coś tam jest. Przy rozsypywaniu nawozu też się mi nie wsypuje. Ja używam naturalny, granulowany obornik, ale zawsze jakieś szczątki, jakieś granule dostają się do butów, także stuptuty są rewelacyjne i świetnie się sprawdzają i każdy, kto ma, to polecam używać właśnie tych stuptutów do takich prac pielęgnacyjnych, czy to na trawniku, czy na rabatach, jak coś robimy, niezastąpione. Wertykulacja trawnika to zabieg pielęgnacyjny, który polega na pionowym nacinaniu darni, średnio na głębokość od 5 do 20 mm. I właśnie wertykulator ma za zadanie wyciągnąć nam cały ten ususz pozimowy, mech, przede wszystkim również mech, ale również to, co ja robię moim wertykulatorem, to tak jak w tym roku po zimie miałam strasznie zryty trawnik, tych kopców, kretowisk było naprawdę bardzo dużo i takim wertykulatorem świetnie się wyrównuje całą powierzchnię trawnika, więc u mnie wertykulacja też ma drugie zadanie, drugie ja, czyli wyrównanie wszystkich tych nierówności powstałych po zimie. Z kolei areacja to jest nakłuwanie trawnika na głębokość od 3 do 10 cm i wykonuje się ją w szczególności na trawnikach, gdzie słabo wsiąka woda, gdzie ta gleba jest bardzo zgiełbita, tak jak w moim przypadku ja mam trawnik założony na łące, czyli gleba jest taka gliniasto-ilasta, ta woda trudno tutaj wsiąka, więc ja sobie dość często tą areację, praktycznie co rok wykonuję areację trawnika. W ogóle przed przystąpieniem do wertykulacji trawnik należy bardzo nisko skosić. Jak najniżej się da, tak go kosimy. No i jeśli mamy już skoszony ten trawnik, to przystępujemy do wertykulacji. Zrobiona jest wertykulacja, robimy areację. Wykonane są te dwa zabiegi. Rozsypujemy nawóz. U mnie jest to obornik granulowany, ale również rozsypałam popiół w miejscach, gdzie tego mchu było
najwięcej. Gdybym nie stosowała nawozów organicznych, jakim jest właśnie obornik bydlęcy, no to użyłabym jakiegoś specjalistycznego nawozu mineralnego z dużą zawartością żelaza. Żelazo powoduje to, że mech po prostu ginie. Ja używam nawozów organicznych, dlatego ten popiół. Zrobiłam również dosiewkę. Tą dosiewkę zrobiłam trawą samozagęszczającą się. Robię tak co roku właśnie po wertykulacji, po areacji. Dosiewam sobie świeże nasionka trawy. No i co? Teraz przydałoby się podlać, ale ja nie mam nawadniania w moim ogrodzie, ani na rabatach, ani na trawniku, więc będę musiała poczekać na deszcz. Deszcz jest w zapowiedziach w kolejnych dniach, więc czekam cierpliwie, żeby ten deszcz spadł i zaczął rozkładać obornik. I również nawilżył nasionka trawy. Nasion trawy, no można by to jeszcze przywałować, ale też nie mam walca. No ale to taki zabieg, który można sobie wykonać. Cały ususz z trawnika po wertykulacji i areacji wykorzystuję na dwa sposoby. Albo wkładam do kompostownika, a moje kompostowniki już są przepełnione i praktycznie tam już nie ma co zmieścić, więc 3/4 tego ususzu poszło właśnie do kompostownika, a resztą sobie wyściółkowałam tyły rabat tam, gdzie mało zaglądam i których nie widać tak po prostu z frontu, jak przechodzę z frontu trawnika. Także w ten sposób można sobie wykorzystać, przekompostować, no i mieć za 2-3 lata gotowy kompost do tego, żeby sobie na przykład rozłożyć, rozcielić na trawniku czy na rabatach. Trawnik mam już przygotowany i to jest teraz najlepszy moment. I to, co najbardziej lubię w pielęgnacji trawnika, to zrobienie obrzeży. Ja używam takiego półksiężyca, specjalnego noża do wycinania tutaj tej darni. Zaraz Wam pokażę. Ja robię ten odstęp między rabatami a trawnikiem dość szeroki, bo u mnie ta martwa przestrzeń między rabatami a trawnikiem spełnia jeszcze jedno zadanie, a mianowicie odprowadza mi wodę w czasie dużych deszczy. Woda zsiąka z rabat, również i z trawnika. Tutaj się przelewa mi, bo to jest troszeczkę niżej niż poziom trawnika i sobie spływa. Tam mam zrobiony taki odpływ do rzeki za siatką. No to ja Wam już pokazuję, co ja tutaj będę teraz robić. Słuchajcie, bierzemy takiego szpadla i fajne takie angielskie obrzeża sobie kroimy. Nie trzeba dużo siły. No i potem jeszcze dziabką trzeba fajnie to odsunąć. Wynieść wszystko na kompostownik, oczyścić. I będzie gotowy trawnik i obrzeża przygotowane do, słuchajcie, do sezonu. Pierwsza rabata, słuchajcie, już ma angielskie obrzeże między trawnikiem a rabatą. Tak to wygląda. Ta przestrzeń tutaj u mnie ma około 25-30 cm. Dlatego tak jak Wam mówiłam, że tędy spływa sobie woda, ale też żeby wygodnie było jeździć kosiarką i nie męczyć się z tymi obrzeżami, tylko szybciutko i sprawnie to zrobić. Zobaczcie, z perspektywy to tak wygląda. Tu mam zrobione, a tam dalej, jak widzicie, jest niezrobione. Na pewno Wam pokażę, jak już w całym ogrodzie te obrzeża będą zrobione. Ja tym nożykiem wykrawam tylko na początku wiosny, tylko raz robię taki zabieg. Potem robi to za mnie mechaniczne urządzenie, czyli nożek do właśnie obrzeży, który podpinam do motora sztylowego i bardzo szybko się to robi, bo dosłownie 20 minut i mam wszystkie obrzeża na nowo odświeżone i robię tak właśnie tym nożykiem co miesiąc i też Wam tutaj pokażę, jak ten sztylowy nożyk do krawędzi, czyli krawędziarka, wygląda. U mnie się to świetnie sprawdza. Warunek tylko jest jeden, że musi być w miarę sucho. Nie może to być robione po deszczu, bo się zakleja i nie tnie. A na wiosnę właśnie jest dość mokro i tym półksiężycem dużo sprawniej się robi i wygodniej niż właśnie tym urządzeniem.
Pokazuję Wam jeszcze wcześniej obiecaną krawędziarkę do robienia właśnie tych przestrzeni. To jest właśnie ten nożyk. Tym nożykiem się świetnie przecina każdy jeden wąsik trawy, który wchodzi do, no właśnie w tą martwą przestrzeń. Ale tak jak Wam wspominałam, jak Wam już mówiłam, że najlepiej to robić w momencie, kiedy ta nawierzchnia jest sucha, nie jest ta gleba zbyt mokra, bo jak jest za mokra, to ona po prostu tutaj się zamula, no i niezbyt ładnie to wychodzi. A tutaj leży moje kombo urządzenie, motor napędzający, do którego mam już podpiętą dmuchawę i można sobie taki zestaw narzędzi kupić. Ja mam jeszcze podkaszarkę i mam jeszcze nożyce na wysięgniku. Mój trawnik jest już gotowy, przygotowany do kolejnego sezonu. Zrobiłam wertykulację, areację, nawożenie i dosiewkę. W miejscach, gdzie było najwięcej mchu, rozsypałam również popiół, który właśnie zniweluje ilość mchu na tym trawniku. Ci, którzy mnie znają, zwłaszcza na Instagramie, to wiedzą, że ja kocham mech i mech uprawiam, ale na trawniku jakoś go nie za bardzo trawię, więc może sobie być w drugim ogrodzie, może rosnąć na rabatach, może rosnąć na kamieniach, uprawiam go na kamieniach, na starych pniakach, ale nie za bardzo chcę, żeby był na trawniku. Jeśli to wideo w jakikolwiek sposób podobało się Tobie, to zapraszam do komentowania, do zostawiania oczywiście serduszek, do subskrypcji, no i oczywiście kciuki jak zawsze w górę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Dziękuję bardzo.